co to wyszło? Oficjal... Ty, czekajcie, bo trailer wyszedł Wiedźmina, moment. Na kanale Wiedźmin wyszedł Witcher 3 Red Kit Official Trailer. Pokaż, bo dzisiaj dokładnie wychodzi. Nareszcie. Ale to będzie... Ale ludzie będą robić, kurde, co ludzie będą robić za gry, za animacje. No? No? Będą popieprzone akcje robić. Ja się wcale nie zdziwię, jak ktoś zrobi Wiedźmina 3 z taką linią fabularną, ale gdzie przygody Jaskra. Że tam, gdzie on znikał i nie wiedzieliśmy, co się z nim dzieje, to my będziemy w końcu tą postacią, że pójdziemy, on będzie hendożył jakieś laski, tam będzie spał w chlewie, bo go wyrzucili, koncert robił, nie? Jakieś też można coś takiego zrobić, kurde, totalnie. Sami se róbcie. Ej, ale wy jesteście nienormalni, rozumiem, tak? Dodali wam narzędzie, dzięki któremu totalnie za darmo, mając Wiedźmina, możesz se zrobić rzeczy, które mogły tylko i wyłącznie kiedyś pracownicy CD Projektu robić. Masz dostęp do narzędzi, na których pracownicy CDP-a w Warszawie robili od lat. A teraz masz to za darmo, jeszcze w sposób ułatwiony, taki jeszcze, zobacz sobie. Możesz sobie po prostu robić po swojemu misję, questy, całą grę. I jeszcze narzekacie, że CDP to udostępnił i że wysługuje się graczami. Ja nie wiem, jaki jest zapis prawny, jak... Właśnie, gdzie to się ściąga w ogóle, widzowie? Musimy to ściągnąć, gdzie to się ściąga? Na Gogu? Pokaż to, aktualizuj. Już wam mówię, do czego zmierzam, że wiecie, jak było z Warcraftem 3, gdy wyszedł, jak oni zaktualizowali do Warcrafta regulamin. Kiedyś to było nieunormowane, przez to ludzie robili mapy, a potem swoje gry robili, standalone. A nie wiem, czy CDP nie zrobił w regulaminie, który jak ściągniesz tego kreatora, to nie wiem, czy nie ujął takiego zapisu, że wszystko, co powstanie, jest własnością CDP-a. Czyli, że jak ty nawet zrobisz jakąś nie wiadomo jaką animację, nawet będziesz przy niej rok siedział, czy modyfikację, to i tak nie możesz nic z tym zrobić, bo to jest własnością CDP-u, nie? W sensie jest to własność intelektualna. I żeby w przyszłości nikt ich się z nimi nie sądził, albo nie mógł spieniężać tych gier. Na pewno tak jest. Dobra, gdzie to jest? Witcher co? Nie, to się nazywa Red Kit. Jest, czekaj, jest Red Kit. Dodaj do koszyka, kup teraz. Dobra, instaluj. Czy da się tym multi robić? Chyba nie, bo gra to by musiała mieć zaimplementowane, mi się wydaje. Żeby zrobić multiplayer w Wiedźminie, to musiałby być chyba w ogóle silnik do tego przygotowany od podstaw, a on nie był. Więc podejrzewam, że multi nikt nie zrobi tutaj. Albo kurwa ktoś to zrobi i to będzie dziwnie działać, ale to wątpię. Ty, a ja mam Wiedźmina 3 na Steamie. Poczekaj, Witcher. A mam playtest Red Kit, ale to jest Red Kit playtest. Pokaż go w ogóle. Ty, a może ściągnąć to... Brak licencji, co to znaczy? Co to znaczy brak licencji? A mam Wiedźmina 3 w ogóle na Steamie wpisanego? Ty, nie mam! Ej, wiecie, nie mam Wiedźmina 3 w ogóle na Steamie, bo mam gogowego. Mam jak prawdziwy Polak właśnie na Gogu. To jest prawdziwa Polska właśnie. To jest Polska. Tylko podejrzewam, że ludzie będą na Steamie bardziej, bo tam będzie się przez workshop ściągać łatwiej, nie? Także chyba lepiej będzie się zainteresować tym Steamowym. Jak na Steamie Wiesiek nie ma warsztatu? Jak to nie ma? Przecież jest! Patrz! Co ty gadasz w ogóle za głupoty? Moment. Pokaż workshop. No jest! Normalnie, patrz! Jeszcze nie ma za dużo, bo to dopiero uruchomili dziś. Ale to są, rozumiem, jakieś mody, które były wcześniej przygotowane i przekonwertowali je jakoś.